17 zamykamy stację Ronda Daszyńskiego po to, aby zacząć przez tydzień próbować systemy zarówno sterowania ruchem pociągów, a więc będziemy próbować łączyć te dwa systemy już istniejącej i eksploatowanej linii metra z nowo budowanymi trzema stacjami, a więc Płocką, Młynowem i Księciem Januszem. Co się będzie w tym czasie działo? Na chwileczkę oddam głos panu kierownikowi Mudantowi, bo w tym okresie będziemy niestety musieli troszeczkę zreorganizować komunikację naziemną. Bardzo proszę. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Komunikacja będzie zorganizowana w taki sposób, aby dowieźć pasażerów do czynnej stacji Rondo NZ, czyli te autobusy, które w tej chwili kończą trasę przy Rondzie Daszyńskiego, linia 155, 255 i linia 178, te kursy skrócone, zostaną wydłużone do zespołu Emilii Plater, czyli obsłużą pasażerów na przystankach Rondo NZ. Natomiast linia 105 na tej trasie skróconej przestanie funkcjonować i funkcję przejmie linia Z5, gdzie między Bemowem, osiedlem Górczewska a Rondem Daszyńskiego jest analogiczna trasa jak 105. Różnica będzie polegała na tym, że autobusy linii Z5 pojadą do centrum też również przez Rondo NZ. Bardzo dziękuję, przepraszając oczywiście naszych klientów za te zmiany. Rozumiecie Państwo, że jest to taka już finalna konieczność, abyśmy mogli niebawem